Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie omówienie nowych eventów na drugą rocznicę gry AFK Arena. Także nie przedłużamy, zaczynamy. Także przede wszystkim event prawdopodobnie będzie podzielony na dwie części. To jest część pierwsza. I z tego co wiem, ma być też część druga, bo na tej będą tylko dwie skórki. Czyli ta do Gwyneth i ta do Skreata, tak jak widać. Ma być jeszcze skórka do Izolda i do Lorsana, których tutaj nie ma. Także ten event, ta pierwsza część, będzie trwała 14 dni. No i zaczynamy już omawiać. Przede wszystkim tutaj mamy nową skórkę do Gwyneth i tutaj od razu na samym początku niestety muszę Was rozczarować, ponieważ ta skórka będzie tylko i wyłącznie za pieniądze. Nie będzie można jej zdobyć w żaden sposób za darmo. Jest to tylko i wyłącznie skórka do kupienia. No i niestety tutaj dużo osób na Reddicie wypowiada się negatywnie, ale to może podsumujemy w podsumowaniu, bo jest też nagroda pocieszenia w postaci drugiej skórki. Także o tym później. Na koniec też pokażemy te skórki, także spokojnie. Na razie to zostawiamy. Powiem tylko, że jest dostępna na przecenie za 46,99. Przynajmniej w tym momencie. Roamers Rhapsody. Będzie to po prostu podróż cudów. Będzie tutaj do zdobycia 10 kart astrologa. Złoto, kamienie fioletowe, esencje, doświadczenie, emblematy zwykłe, pierwotne, czerwone skrzynki, a dokładnie 10, no i 10 zwojów zwykłych. Pokażemy też, jak podróż oczywiście wygląda. Także wygląda w ten sposób, takie raczej standardowe mechaniki, dźwignia, te podesty tam z księżycami, jakieś teleporty. Także tutaj mamy troszkę przyciemnione, więc nawet wszystkiego nie sprawdzimy. Wieżyczki. Tutaj mamy tory, takie raczej podstawowe rzeczy, oczywiście podróż cudów będzie na kanale tak jak zawsze. Tutaj tylko tak pokazujemy na szybko. A musical tribute, czyli takie po prostu odbieranie nagród codzienne. Tak, na początku, podczas pierwszego dnia odbieramy sobie na przykład esencję, później to będą żetony labiryntu, będzie doświadczenie, będzie ramka, tak, na 2 lata gry, będą monety bohaterów, tutaj skrzynia ze złotem, monety gildii i na koniec, tutaj jak już odblokujemy wskazówki itd., itd., to będzie skrzynka z wyborem bohatera. Do wyboru będzie Raku, Peggy lub Flora. No mimo wszystko polecam głównie Florę. Jeżeli ktoś już ma Florę, to po prostu postać, która najbardziej mu się podoba. Ja wezmę pewnie Florę, bo jeszcze nie mam jej skończonej. No ale tak to bym brał Raku, przynajmniej na obecną chwilę. Także muzyczny hołd to będzie po prostu takie coś w stylu odbierania dziennego nagród, czyli po prostu bonusy za codzienne logowanie. The Forest Escapade, czyli to chyba wygląda najlepiej z całej tej rocznicy, przynajmniej według mnie. Jest to leśna wyprawa, może na początek ją pokażemy, a później zobaczymy nagrody. Także to jest po prostu coś, powiedzmy, że w stylu podróży cudów, wierzchołków czasu, po prostu taka mapka. Tutaj pamiętne oczywiście pnącza z tajemnic lasu. I tutaj widzę, że będzie się odblokowywało z czasem. Na przykład to się odblokuje za, powiedzmy, że tydzień. To za 6 dni. Tutaj mamy różnych bossów. Nagrody do zdobycia, jakieś osiągnięcia. Znaczy osiągnięcia. Tutaj bardziej mi to wygląda na jakieś wyzwanie. Aha, czyli tutaj będziemy obstawiali, która drużyna by wygrała, nie? No według mnie... Tajdusy? Ale nie będziemy teraz tego robili. To oczywiście zrobimy, jak wejdzie na serwery główne, to sobie omówimy całość. Tutaj na przykład walka z Kainem jest. Także taka fajna dosyć sprawa, takie urozmaicenie. No jeżeli chodzi o nagrody, to tutaj zaczyna się ciekawie, bo nagrody są całkiem nieźle. Niezłe. Przede wszystkim możemy dostać Raku, możemy dostać skórkę do Doli, możemy dostać Peggy, no i skórkę gruba ryba z Kreat. Później ją zobaczymy sobie, jak ona wygląda, tak samo jak Gwyneth. I tutaj mamy naprawdę, naprawdę sporo ciekawych nagród. Diamenty, niebieskie kamienie, złoto, esencje, doświadczenia tutaj akurat z tego, co widzę, nie ma. Mamy też skrzynki, będzie się nazywała skrzynia marzeń. Mamy do wyboru zwykłe emblematy pierwotne, esencje, doświadczenie, zwoje, monety Poe lub magiczne esencje. I z tego, co widziałem, tych skrzynek jest łącznie 9. Także całkiem fajna sprawa. Ta część akurat mi się dosyć podoba.
Na koniec taka raczej ciekawostka, czyli takie spojrzenie w przeszłość, czyli tak jakby historia naszego konta i historia AFK Areny. Czyli na przykład tutaj jest podane, dużo osób chciało też właśnie dowiedzieć się, ile dni dokładnie gra. Także moje konto na serwerze testowym ma 652 dni i jest na bardzo niskim rozdziale, bo prawie tutaj wcale nie wchodzę, tak swoją drogą. Ale 652 dni jest dokładna data, kiedy wystartowałem. Tak, następnie mamy pokazane, że na przykład dostałem 3 elity tam tego dnia. Tutaj jest podane, ile tych elit dostaliśmy i kiedy, czyli jeżeli dostaliście 4 elity, no to będziecie wiedzieli dokładnie, kiedy to się stało. Następnie jest na przykład taka śmieszna ciekawostka, że nie byłem sam podczas tej podróży, bo Chorogwar towarzyszył mi przez 365 dni. No widzicie, chodził za mną i tutaj mi przygrywał na instrumencie, także bardzo fajna sprawa. Ciekawe, kto u Was się wyświetli. Następnie jest podane, ile zdobyliśmy elitarnych bohaterów. No może nie będę tego wszystkiego pokazywał. Tutaj jest pokazane na przykład, ile driftów zostało przywołanych. Ja jestem w sumie przekonany, że to się wielu osobom spodoba i myślę, że nawet zrobię z tego osobny film na serwerze głównym, bo na serwerze testowym, szczerze mówiąc, mnie te statystyki nie obchodzą. Także po prostu zrobię taki przegląd na serwerze głównym, bo myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajna sprawa. Także podsumowując już, bo to by było na tyle, przynajmniej jeżeli chodzi o tą pierwszą część, no to co ja mam tutaj powiedzieć? Dużo osób na Reddicie, z tego co widziałem, hejtuje, no i w pewnym sensie rozumiem. Ja powiem tak, bardzo dużo fajnych nagród, na co nie ma narzekać, bo są to darmowe nagrody, z czego naprawdę powinniśmy się cieszyć, bo troszkę tego zdobędziemy. Można zdobyć na przykład 2 kopie Raku albo 2 kopie Pegi. Zależy, co wybierzemy ze skrzynki. Także jak na pierwszą część jest spoko, ponieważ pamiętajmy, że w trakcie twórcy dają jeszcze wiele kodów zazwyczaj na ostatnią rocznicę, czyli tą pierwszą. Z tego, co pamiętam, dali na koniec kod z 50 zwojami. Tak? Także należy też wyczekiwać na kody. No duży minus należy się na pewno za tą skórkę. Tak? Skórka niestety no troszkę obniży ocenę tego całego eventu według mnie, bo zrobili to według mnie troszkę w głupi sposób. Znaczy się narzucili tego skriata, nie dali do wyboru Gwinet lub skriat, bo załóżmy, że ktoś, no nie wiem, uwielbia Gwinet, nie lubi skriata, nie chce grać skriatem, no i z tej skórki nie skorzysta. Także według mnie, ja rozumiem, że nie chcieli dać obu skórek za darmo, bo oni też chcą na tej rocznicy zarobić, ale mogli to rozwiązać w troszkę inny sposób, dać do wyboru jedną z dwóch skórek, drugą zrobić za pieniądze i według mnie dużo lepszy odbiór by był, ja bym tak przynajmniej zrobił, bo to jest rocznica i to jest dosyć ważny moment. Pamiętajmy, że AFK Arena niedługo będzie miała już 2 lata aż, także ta gra już nie robi się młodsza, ona robi się starsza. Napływ graczy też już nie będzie taki duży, więc powinni robić wszystko, żeby jak najwięcej graczy przy sobie zachować. Także na koniec zobaczymy sobie te skórki. Nie wiem, czy mam tutaj postaci odblokowane, więc może zrobię to z tego ekranu, z portretów. Także tak wygląda skórka do Gwinet. Można ją nawet przetestować. Bardzo fajne efekty ma przede wszystkim. Także naprawdę skórka do Gwinet mi się podoba i naprawdę troszkę się zawiodłem, że zrobili to w ten sposób. Bo jeżeli miałbym wybór, skórka do Gwinet czy skórka do skriata, to wziąłbym zdecydowanie skórkę do Gwinet, jak pewnie wiele innych osób, a tak niestety. Także tak wygląda skórka do Gwinet i jeszcze zobaczymy skórkę do skriata. Skriat jest tutaj. Także będzie się nazywała ta skórka gruba ryba. No mi to tak szczerze mówiąc troszkę wygląda na skórkę Alfons skriat, ale to już pozostawiam do Waszej oceny. Także ta skórka też jest ok, według mnie mimo wszystko lepsza niż ta Luciusa pamiętna, ale no skórka do Gwinet zdecydowanie wygrywa i to naprawdę o dużo. Także tak by to wyglądało, nie? Ta skórka będzie za darmo, Gwinet jeszcze raz przypominam, niestety, ale będzie tylko i wyłącznie za pieniądze. Także co, no to by było już chyba na tyle. To jest pierwsza część, jestem prawie pewien, bo jeszcze powinna być skórka do Isolda i skórka do Larsana. Także oczywiście w komentarzach możecie pisać, co sądzicie o tej pierwszej części eventów rocznicowych. No ja jestem w sumie zadowolony. Jedyny minus to jest ta
skórka z Gwinnett według mnie. Bardzo przykro będzie wielu osobom, że coś takiego zrobili, no ale nie można mieć wszystkiego. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam miłego, przyjemnego, w sumie już powoli weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.